sobotę odbyły się Dni Pystr. Z tej okazji Urząd Gminy zorganizował festyn, podczas którego odbyły się m.in. pokazy wojów słowiańskich. Gwiazdą wieczoru był kabaret Koń Polski. To wszystko za jedyne 4,20 plus 2. Maryśka, ścisną gaz pod kaszanką. Sebastian! Od 2007 roku realizujemy cykl historycznych, właściwie uroczystości Dni Pyst związanych właśnie z 750-leciem powstania lokacji miasta, w następnym roku 625. rocznicą wybuchu armatniego, prawda, pod Pyzdrami, użycia armaty zwanej żelazną piszczelą, no i w tym roku kontynuacja tych historycznych wydarzeń właśnie związanych z powstaniem miasta, z jego lokacją, z mieszkańcami. Mamy dzisiaj dwie grupy historyczne. Grupa historyczna Warcianie i grupa historyczna Wielewit. Jesteśmy tak zwanymi odtwórcami historycznymi. Staramy się jak najwierniej odtwarzać czasy wczesnego średniowiecza. Czasy właśnie pierwszych władców Polski, Mieszka I, Bolesława Chrobrego. Czym się zajmujemy? No głównie tutaj akurat dzisiaj prezentujemy walkę. Natomiast na co dzień zajmujemy się różnymi zawodami wolnymi. Jest to po prostu nasze hobby. I dużo czasu poświęcamy po prostu na odtwarzanie swojego oporządzenia, rynsztunku. W Pyzdrach po raz pierwszy strzelano z armaty na ziemiach polskich. Podczas festynu przypomniano ten fakt. Szło do walki domowej, wojny domowej tu na terenie Wielkopolski. No ten szczególny epizod opisany w kronice Janka Szczankowa, tenże epizod, który miał miejsce, to początek stycznia, 19 stycznia właściwie był finał. Epizod, którym opisuje się użycie po raz pierwszy armaty. Wówczas to właśnie rycerz Bartosz Zodolanowa szturmował miasto i podczas tego szturmu użył armatę. Jak brzmi cytat z tej kroniki, tu może zacytuję, puszkarz Bartosza wyrzucił z żelaznej piszczeli kamienną kulę, która przebiwszy podwójne wrota bramy miejskiej ugodziła plebana Mikołaja Zbiechowa, który padłszy wyzionął ducha.